Nazywam się Małgorzata Wypych, zarządzam Mental Health Center w Diversity Hub. Być może wielu z Was o nas już słyszało. Wszystkich stałych bywalców moich webinarów witam bardzo serdecznie, witam wszystkich znajomych, którzy się tutaj pojawili. Dziękuję Wam. Wiecie, jak widzę Wasze imiona i nazwiska, to czuję, że Wy też jesteście jakąś grupą wsparcia tutaj dla całego tego wydarzenia, także cieszę się, że też jesteście. Diversity Hub, krótko naszą historię, jest fundacją, która zajmuje się różnymi działaniami wspierającymi organizacje i pracowników w zakresie inkluzji i różnorodności. I od kilku lat pojawiła się taka idea, żeby włączyć też również w te wydarzenia związane z inkluzją pracowników tematykę zdrowia psychicznego. Stworzyliśmy dosyć duży projekt i on oczywiście się rozrasta i pączkuje, bo mamy coraz więcej pomysłów, co możemy dalej robić w ramach pomocy organizacjom w budowaniu takiej kultury, która wspiera pracowników z problemami psychicznymi. I na dzień dzisiejszy mamy już sporo doświadczeń. Przez te kilka lat przeszkoliliśmy kilka tysięcy menadżerów. Nie liczę uczestników webinarów, bo w samym roku 2020, od kiedy stoimy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, bardzo dużo firm też poprosiło nas o pomoc i myślę, że drugie 2000 ludzi widziało nasze webinary związane ze zdrowiem psychicznym. Jeżeli chodzi o to, jak my to robimy, to ja muszę się trochę tutaj podzielić taką swoją historią, ponieważ ja jestem psychologiem, ale mam background też związany z zarządzaniem. Kiedyś uczyłam psychologii zarządzania. Sama pracuję w ratownictwie medycznym, do czego zaraz trochę nawiążę. Więc ja jestem trochę i biznesowo zacięta, bym powiedziała. Rozumiem i Diversity Hub rozumie potrzeby biznesu, a z drugiej strony też rozumiem, że uczenie wsparcia psychologicznego i działania w zakresie wsparcia psychologicznego w organizacjach powinny jednak być w taki sposób uczone, żeby osoby, które wcześniej miały uprzedzenia albo jest jakieś tabu, przestały się bać tego tematu. Ja ten background trochę z ratownictwa zaciągam do organizacji, bo my tam tworzymy takie procedury, które są w miarę uproszczone wsparcia po trudnych wydarzeniach. Więc to wszystko jakby razem nam się bardzo fajnie zlewa i tworzy jakąś synergię i dzięki temu myślę też wiele organizacji sięga po nasze usługi i chce z nami współpracować, bo muszę powiedzieć, że nie zalewamy tak bardzo organizacji takim obowiązkiem bycia empatycznym wobec pracowników. Oczywiście to jest bardzo ważna kompetencja, żeby być empatycznym, ale jednak my podchodzimy do tego od strony takiej proceduralnej, żeby to maksymalnie uprościć, żeby ludzie, którzy być może mają jakieś swoje uprzedzenia albo trudności emocjonalne, pomimo wszystko byli też w stanie wspierać swoich współpracowników. Także staramy się w taki sposób o zdrowiu psychicznym opowiadać. Z moich doświadczeń, ze szkoleń z menedżerami wynika, że się pojawia zazwyczaj kilka pytań związanych ze zdrowiem psychicznym i te pytania dosyć szybko się pojawiają i ja dzisiaj na nie odpowiem, ale może w późniejszym etapie. I te pytania dotyczą tego, czy można zapobiegać problemom psychicznym pracowników, co robić, żeby to jak najszybciej wyłapać, czyli pytanie jest o rozpoznawanie i pytanie jest oczywiście o to, jak to robić. Ja właśnie na tych trzech tematach się dzisiaj skupię, ale od razu Wam powiem, że jeżeli chodzi o zapobieganie, to my mamy ograniczone możliwości. Cały ten wątek, o którym będę dzisiaj mówiła, związany z prewencją, on jest jakby efektywny, jeżeli mówimy o stresie i o tym, co z przewlekłego stresu może wyniknąć, tak? Że stres może przejść w depresję, że stres może przejść w jakieś problemy psychosomatyczne i to jest coś, nad czym możemy panować. Ale zdrowie psychiczne to nie tylko kryzysy związane z chronicznym stresem w pracy, ale to też poważne rzeczy i my się poważne w sensie takie, które mają większe, cięższe, bym powiedziała, etykiety, jak depresja, jak zaburzenia lękowe, jak psychozy, jak kryzysy spowodowane incydentami życiowymi, tak? Czyli tymi rzeczami, które każdemu z nas mogą się przydarzyć i one są od nas niezależne. I teraz jak popatrzymy na tą kategorię zdarzeń, no to mamy tam rzeczy, które są mocno podyktowane często biologią, jak na przykład zaburzenia lękowe, mocno podyktowane wcześniejszą historią człowieka związaną z tym, jak był wychowywany, czego doświadczał w historii swojego życia i to może na przykład prowadzić do zaburzeń osobowości,
wszystkie incydenty, które nam się w życiu prywatnym zdarzają, jak rozwody, jak choroby, jak trudności w relacjach, wypadki, trudne wiadomości dotyczące członków rodziny. To jest coś, czemu nie zapobiegniemy, tak? Więc na takie sytuacje, cokolwiek byście nie robili w swoich organizacjach dla swoich pracowników, co zmniejszy ich stres, będą się czuli zaopiekowani, to i tak będziemy mieli taką kategorię zdarzeń, której się zapobiec po prostu nie da. I na dzień dzisiejszy jest tak, że nadal mamy duże tabu związane ze zdrowiem psychicznym i w momencie, kiedy przychodzą do nas organizacje i pytają się, co wy w ogóle robicie i my mówimy, no my się nie zajmujemy tak do końca well-beingiem, że to nie o to chodzi w tym zdrowiu psychicznym, że my się zajmujemy takimi twardymi wydarzeniami i dużymi trudnościami, z którymi mogą się borykać pracownicy, to jest takie ojej, a czy możemy jakoś bardziej na miękko o tym mówić, tak? Bo jednak w naszej organizacji do tej pory do tego tematu w ten sposób nie podchodziliśmy. Więc pomimo tego, że dużo się mówi o zdrowiu psychicznym, nadal istnieje jakiś tabu. I muszę powiedzieć, że ponieważ stoimy w kryzysie związanym z pandemią, to ja mam takie wrażenie, że to trochę przyspieszy obalenie tego tabu, bo bardzo dużo mówi się właśnie o tym, jak ludzie teraz w tej epidemii funkcjonują i z czym się mogą borykać. Mam wrażenie, że dzięki temu mamy taką większą otwartość na to, żeby się tymi pracownikami w ten sposób zaopiekować. Muszę powiedzieć, że to nie jest łatwy temat i ludzie niechętnie się dzielą tym, co mają do powiedzenia o swoim zdrowiu psychicznym. Ja zrobiłam w zeszłym roku takie badania wśród ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy. To miał być taki pilotaż, w którym chciałam sprawdzić, jaki jest poziom osamotnienia ratowników w momencie, kiedy oni doświadczają różnych trudnych sytuacji. Wyniki nas bardzo negatywnie zaskoczyły, dlatego że się okazało, że tylko 10% ratowników, którzy wzięli udział w tym badaniu, zadeklarowało, że w ogóle z kimkolwiek rozmawiają o swoim problemie psychicznym. 30% zadeklarowało, że czasami w zespole rozmawiają o trudnościach, które są związane z pracą, tego, czego załoga doświadczyła. I naprawdę niewielki odsetek, blisko 5-3% powiedziałby o tym swojemu przełożonemu. Ale potem odkryłam, że takie badania również są robione na szerszych populacjach i dokładnie te same wyniki mamy, czyli niewiele osób mówi w firmie o tym, w jaki sposób się czuje. I tak naprawdę tylko 10% czy około 8% pracowników powiadamia kogoś w swoim zespole o tym, że mają jakieś trudności, a niecałe 2% powiedziałoby o tym swojemu przełożonemu. Czyli mamy cały czas taką sytuację, że to jest temat tabu. Dlaczego tak jest? Bo po pierwsze my nie rozumiemy tych zjawisk, a jeżeli czegoś nie rozumiemy, to się tego boimy, odsuwamy, no pojawia się stygmatyzacja osób, które mają jakieś problemy psychiczne. Z drugiej strony od wielu lat, może od wielu wieków, istniał też pewien stereotyp związany z tym, że jeżeli ktoś jest emocjonalny, to jest słaby, tak, że ta emocjonalność była też kobietom przypisywana, więc tutaj trzeba podziękować ruchowi feministycznemu, że trochę zdjął odium z emocji, że to już nie jest jakaś babska sprawa, że ktoś jest emocjonalny. Taką przyczyną niemówienia o problemach psychicznych, a one możecie już zauważyć, że mocno idę w tą stronę wątku związanego z emocjami. Też jest związane z tym, że trochę cała ekonomia, gospodarka i zarządzanie było oparte na męskich pomysłach, jak to robić, tak? I że te emocje trzeba wykluczyć z procesu decyzyjnego. Więc jeżeli ktoś coś przeżywał bardzo intensywnie, miał jakieś lęki, miał obniżony nastrój, po prostu cierpiał psychicznie, to od razu była taka obawa, że ta osoba może źle podejmować decyzje. Ja mam z kolei takie obserwacje swoje, że w tych organizacjach, w których się mniej o tym mówi, emocje bardziej wpływają na decyzje. Czyli tam, gdzie jest większa świadomość, że coś mnie poruszyło, że coś mnie zestresowało, że ja mam duży z tym niepokój, a nawet gniew czuję, ja zauważam te emocje i mogę jakoś regulować to, co czuję, to wtedy te decyzje są mniej obciążone emocjami. Tam, gdzie się temu zaprzecza, tłumi, nie pozwala się na mówienie o tym, że coś jest stresujące, tam niestety dochodzi do większych konfliktów, do mobbingu i są takie konsekwencje tłumienia i udawania, że się nic nie dzieje. Ale też jesteśmy jako ludzie, a szczególnie tutaj w Polsce, dotknięci takimi traumami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Jest taki wątek i niestety
wcześniejsze pokolenia naszych dziadków, naszych rodziców były wychowywane w taki sposób, żeby o zdrowiu psychicznym nie mówić, nie mówić o emocjach, udawać, że się ich nie czuje. I myślę, że my teraz jesteśmy, chciałam powiedzieć my, czyli ja, takim pokoleniem, które zaczęło może więcej robić w tej tematyce, ale myślę, że pokolenie Z i milenialsi zrobią jeszcze więcej dla ludzkości, jeżeli chodzi o otwartość na tą tematykę emocji i może uda nam się w końcu przynajmniej na większą skalę jakoś też przepracować te traumy, bo jeżeli ktoś ma jakieś historie w rodzinie, a my mamy, bo jesteśmy w takim miejscu geograficznym w Polsce, że były u nas wojny i to się na naszym terytorium działo i działy się tu straszne rzeczy, to też wpływa na to, że my mamy pewien dystans do emocji albo ich nie chcemy uznawać. Teraz to wszystko zbiera się na nasze postawy i na to, że milczymy na wiele tematów, a de facto emocje są czymś, co ma nadawać naszemu życiu energię, tak? E-moc, czyli mam moc do zrobienia czegoś. I dobrze pewnie wiecie, że fajniej Wam wychodzą te zadania w pracy, które Was pozytywnie pobudzają, że co Was ciekawi, tak? Że się angażujecie emocjonalnie. W momencie, kiedy dostajemy, nie wiem, zadania nudne, takie, które są trudne, albo musimy współpracować z kimś, kogo nie lubimy przy jakimś zadaniu, to musimy już używać dużo energii związanej z taką siłą woli. Okej, ja muszę, ja powinienem, trzeba, deadline jest. Czyli nie ma już tej pozytywnej energii, która nas do czegoś przyciąga, ale raczej jest ta negatywna energia związana z niepokojem, lękiem i strachem, że coś zawalę. Jeżeli odczuwamy te pozytywne emocje, to nam się po prostu łatwiej pracuje. Jak już powiedziałam teraz dosyć oczywistą rzecz, tak? Ale teraz mówię o tym, żeby Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy ktoś cierpi i cierpi z jakiegokolwiek powodu, czy to jest choroba taka jak depresja, czy to jest zaburzenie lękowe, czy to jest żałoba, czy to jest jakaś choroba somatyczna członka rodziny albo własna i ten kryzys się rozciąga w czasie, to przede wszystkim ta osoba odczuwa bardzo dużo różnych emocji, które niekoniecznie może w pracy pokazać, bo praca nie jest tym kontekstem, w którym my się odsłaniamy, tak? Czyli musimy stosować dodatkową technologię na sobie, dodatkowe narzędzia, żeby te emocje tłumić, żeby ich nie okazywać, żeby się przywoływać do porządku, że jestem w pracy, więc trzeba się skupić. A to często jest po prostu niemożliwe dla tych osób, które cierpią i są w jakimś kryzysie. I te emocje, które odczuwają, są sprzeczne z tym, co powinni okazywać w pracy. Więc jakby zaopiekowanie się tymi pracownikami, którzy przechodzą przez jakieś trudności, też wynika z tego, że oni po prostu będą mniej produktywni dłużej, jeżeli się nimi nie zaopiekujemy, tak? Czyli jest część pracowników, która będzie wysoko funkcjonowała w swoim kryzysie psychicznym, ze swoimi problemami, ze swoją jakąś chorobą psychiczną, bo po prostu mają o wiele większe zdolności poznawcze, większe zdolności do samokontroli i pomimo tego, że nawet są w jakiejś terapii, biorą leki, mają jeszcze tą energię, żeby się zmobilizować, ale część ludzi nie będzie sobie z tym radziła, to się odbija na ich produktywności, na ich relacjach, są zmęczeni chronicznie, więc to jakby utrudnia kontrolę złości, częściej są podirytowani, więc czasami my opisujemy te zachowania w takich kategoriach, że pracownik gorzej funkcjonuje, że jest mniej produktywny, że ma obniżoną jakość pracy, że popada w konflikty z innymi ludźmi i szykujemy jakiś plan naprawczy dla tego pracownika, a w tle jest właśnie taka sytuacja, że ten pracownik cierpi i gdyby dostał jakąś pomoc, to szybciej prawdopodobnie by sobie z czymś poradził. Ja bardzo często wspieram organizacje w bardzo trudnych sytuacjach, związanych na przykład ze śmiercią współpracownika, samobójstwem, z poronieniami i założenie jest takie, że jeżeli ktoś dostanie odpowiednie wsparcie społeczne na tym pierwszym etapie, nie jest sam z tym problemem pozostawiony, ma jakieś zrozumienie dla swojego stanu, nie musi tego tłumić, ale może otwarcie powiedzieć, jestem w takiej sytuacji i jakby potrzebuję trochę cierpliwości z Waszej strony, tak, albo jakiejś innej formy wsparcia, to te osoby się czują zaopiekowane i one mają taką ulgę trochę, że nie muszą nic udawać, bo ktoś obok wie, w jakim jesteśmy stanie. Ale też to odbicie związane z pracą wiąże się też z tym, że jeżeli ktoś ma nierozwiązane problemy albo nie zaadaptował się do jakiejś swojej sytuacji życiowej w postaci, nie wiem, własnej choroby albo choroby członka rodziny albo jakichś trudności wychowawczych z dzieckiem albo jakiegoś konfliktu w małżeństwie, to ta osoba jednak to procesuje w pracy.
Tak? Czyli nawet jeżeli traktujemy często pracę jako ucieczkę, tak, skoncentruję się na tym, będę o tym myśleć, to mi pozwoli zapomnieć na chwilę o swoich prywatnych problemach, to jednak są jakieś wtargnięcia, jakieś słowo, jakiś zapach, jakiś SMS od kogoś bliskiego, który powoduje, że te osoby się wytrącają ze swoich zadań. I jest to naturalne, ale możemy sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś nie może o tym powiedzieć, bo jest tabu wokół tego, to przeżywa coś w swojej pracy, pojawia się u niego jakaś emocja, ale musi ją ukryć przed innymi ludźmi, więc to bardzo utrudnia funkcjonowanie na co dzień. I też w tych organizacjach, w których bardzo ważna jest kreatywność i to, że jakby łączymy wiedzę z różnych swoich obszarów mózgu, żeby coś nowego wymyślić, no to takie osoby rzeczywiście mogą mieć trudność z funkcjonowaniem efektywnym w takim środowisku wymagającym innowacyjności. Jak sobie pomyślimy o takich typowych rzeczach, które się ludziom zdarzają, mówię typowych, bo to rzeczywiście jest typowe, na przykład jak mówimy o depresji, wiemy, że na dzień dzisiejszy co dziesiąta osoba boryka się z jakimiś zaburzeniami afektywnymi w postaci na przykład właśnie obniżonego chronicznie nastroju, dystymii albo depresji. To się wiąże z brakiem energii, te osoby są chronicznie zmęczone, nie mają siły nie tylko o siebie czasami zadbać, a już nie mówiąc o otoczeniu, ale też nie mają siły na to, żeby wyjść do pracy, więc to wychodzenie do pracy to jest taki bardzo wymagający proces walki z samym sobą. Bardzo często doświadczają takiego zjawiska jak pustka w głowie, że nie mają pomysłów żadnych i zmuszanie się do tego, żeby coś napisać, zrobić, odpowiedzieć na maile, wymyślić coś, napisać jakiś raport, który wymaga jakiejś kreatywności, to jest naprawdę dla nich duży wysiłek. A do tego dołącza się jeszcze bardzo negatywne myślenie o sobie, że ja jestem niewystarczająco dobry, że nie mam kompetencji, za chwilę ktoś to zauważy. Więc te osoby z tym przychodzą do pracy i po prostu cierpią. Przy zaburzeniach lękowych, których też jest 20% ludzi ma jakieś zaburzenia lękowe i to są osoby, które się nadmiernie przejmują tym, że coś złego może im się przydarzyć, że mogą zostać źle ocenione, że mogą coś zawalić, no generalnie tak przewidują zaraz, że nas... I możemy sobie wyobrazić, że jak ktoś jest w takim stanie, takiego ciągłego niepokoju, albo się nadmiernie przejmuje, że coś źle zrobi, to doświadcza się tego zamartwiania, trudności ze spaniem. Jak są trudności ze spaniem, to jest znowu wpływ na nasze zdolności do samokontroli i ta sama ścieżka, którą wcześniej opisałam. Kiedy mówimy o chorobach, bo ja teraz mówiłam o czymś, co może długo trwać, tak? Depresja może trwać długo, zaburzenia lękowe mogą trwać długo, to wymaga jakichś działań związanych nawet z psychoterapią czy farmakoterapią. Ale wielu naszym pracownikom zdarzają się różne sytuacje, tak jak nagłe, związane z tym, że jest możliwość pewnego kryzysu psychicznego. Zazwyczaj to trwa kilka tygodni, czasami kilka miesięcy, których pracownik potrzebuje na zaadaptowanie się do nowej sytuacji. I znowu, ci ludzie, którzy mają otwartość na wsparcie, powiedzą, pomóż mi, tak? W ogóle przyznają się do tego, że są w takiej sytuacji, oni to wsparcie szybciej dostają i szybciej z tych kryzysów wychodzą. Z różnych metadanych o kryzysach psychicznych i o traumach wiemy, że 90% ludzi sobie radzi. To może trwać krócej albo dłużej, ale tym czynnikiem, który im pomaga wychodzić z traumy, z kryzysów psychicznych, jest wsparcie społeczne, jest odporność psychiczna, czyli rezyliencja, ale też jest to, że jestem w otoczeniu, które mi sprzyja, tak? Czyli nie tylko rodzina, przyjaciele, może zespół, ale też organizacja, w której jestem, jeżeli mi sprzyja i ja się nie boję o tym powiedzieć i być może jeszcze jakieś kroki zostaną podjęte, żeby mnie wspierać, to jest to, co przyspiesza wychodzenie z kryzysów. Żeby Wam trochę unaocznić sytuację, to wiadomo, że na depresję będzie cierpiała na ziemi co piąta osoba. Myślę, że to jest nawet zaniżone, bo jak patrzymy na nastolatki, to nastolatki doświadczają często depresji, bardzo często bym powiedziała, tak? Zakłada się, że nawet 25% nastolatków ma depresję, więc to już jest ten etap w życiu, kiedy można powiedzieć zaliczamy pierwszy epizod depresyjny. Mówi się też na podstawie metadanych, że 40% populacji na Ziemi doświadczy jakiegoś bardzo trudnego kryzysu psychicznego związanego z na przykład z chorobami albo z żałobą, a żałoby to w ogóle do 100% doświadczy.
Ale jak popatrzymy na te metadane, które mówią naprawdę zatrważające rzeczy, że tak naprawdę nie da się przejść przez życie, nie doświadczając jakiejś trudności, to jeszcze trzeba powiedzieć, że nawet jeżeli ja nie doświadczam tej trudności, to często jestem wsparciem dla kogoś, kto tych trudności doświadcza, tak? Czyli jeżeli ja mam w swoim otoczeniu osobę z depresją albo osobę chorą, jestem opiekunem chorej osoby, to też jestem osobą, która jest narażona na to, żeby cierpieć, tak? Mówimy o depresji opiekunów osób chorych somatycznie, tak? Bo jednak to jest jakiś proces, który wymaga dużego poświęcenia. Czasami jest trudno u kogoś podtrzymać nadzieję i u siebie podtrzymać nadzieję, pojawia się jakieś czarnowidztwo, zmęczenie, zaniedbywanie siebie, tak? Więc tak naprawdę 100% z nas jest narażonych na to, że prędzej czy później się zetkniemy z jakimś problemem własnym albo czyimś. I teraz, żeby Wam trochę uświadomić też skalę zjawiska, w Polsce być może już wiecie o tym, w zeszłym roku, dwa lata temu, 20 milionów dni wolnych wzięto z powodu zaburzeń psychicznych. To jest mniej więcej ta sama liczba, co z powodu zaburzeń kardiologicznych. I to zazwyczaj są długoterminowe zwolnienia. Czyli jeżeli my na wczesnym etapie rozpoznamy, że coś się z kimś dzieje, namówimy tą osobę do poszukania wsparcia, albo jeżeli to jest jakiś taki kryzys właśnie, który ma charakter przejściowy, udzielimy wsparcia tej osobie, ona szybciej wraca do siebie, to skraca się długość tych zwolnień lekarskich i ich po prostu będzie mniej. Skąd to wiemy? Były takie duże badania zrobione w Johns Hopkins University, który pewnie teraz jest niektórym z Was bardziej znany, bo oni robią te statystyki, a mają aplikacje ze statystykami dotyczącymi COVID. Oni u siebie zrobili takie szkolenia dla personelu medycznego, w których uczono pierwszej pomocy psychologicznej, psychological first aid. Czyli jak się wspierać nawzajem, jak sobie dawać wsparcie po trudnych sytuacjach. Możecie sobie wyobrazić, że personel medyczny bardzo często takich sytuacji doświadcza. I oni zauważyli, że im się po prostu przestał zwalniać personel, nie ma zwolnień lekarskich i w ciągu roku odnotowano milionowy zysk. Znaczy, zysk był taki, że nie było strat po prostu wynikających z tego, że trzeba na zastępstwo kogoś zatrudniać, że ktoś się zwalnia, że trzeba rekrutację od nowa przeprowadzać. Więc to były takie badania, które naprawdę pokazały, jaką dużą stopę zwrotu mają szkolenia związane ze wsparciem psychicznym. Ale też są szkolenia w niektórych organizacjach związane na przykład z rozpoznawaniem symptomów uzależnienia od alkoholu i stopa zwrotu jest 1 do 17, czyli jeden zainwestowany dolar daje 17 oszczędzonych dolarów właśnie wynikających z tego, że jest mniej wypadków, że są szybciej wychwytywane te osoby, które są w grupie ryzyka, więc jakby więcej danych w tej tematyce nie mogę podać, szczególnie Polski, bo my jeszcze się aż tak nie zaangażowaliśmy jako społeczeństwo w pokazywanie zysków z tych szkoleń, ale na pewno widzimy, jakie są straty. 3 do 4% PKB jest wydawane na wspieranie osób, które doświadczają różnych zaburzeń psychicznych, więc tutaj prewencja na pewno miałaby bardzo duże znaczenie. I teraz, żeby trochę przejść do tego, co można zrobić, to mała taka dygresja, niektórzy mnie znają, więc wiedzą, ale powiem, że ja naukowo zajmowałam się kiedyś plotkowaniem i temat plotkowania przywiódł mnie oczywiście do tematu sekretu, no bo plotka jest związana z jakimś sekretem, który przestaje oczywiście być sekretem. Jest dużo badań, które pokazują, że ludzie, którzy ujawniają swoje sekrety, czują olbrzymią ulgę. A ostatnio pojawiły się również badania, które pokazują, że ludzie, którzy tłumią emocje, stosują zaprzeczanie, czyli jakby zamrażają się, są dwukrotnie częściej osobami doświadczającymi zawałów. Czyli nieumiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami, ale też ukrywanie ich przed otoczeniem ma poważne skutki zdrowotne. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pierwszym etapem dla wielu organizacji jest po prostu zdjęcie tabu z tego, czym jest zdrowie psychiczne. Jakby samo opowiadanie ludziom, jak dużo ludzi tego w ogóle doświadcza, już powoduje, że ludzie tak się zaczynają sobie przyglądać i sobie myślą, o to ja nie jestem sam, tak? A ciekawe, z czym on teraz się boryka, tak? To otwiera ludziom rzeczywiście oczy na to, że to jest powszechne zjawisko, a nie jakaś wyjątkowa sytuacja, jakieś dziwactwo, które kiedyś było stygmatyzowane, a teraz już wiemy, w jaki sposób z tymi sytuacjami sobie radzić. I teraz, jeżeli popatrzymy na nasze narzędzia, które my stosujemy i które stosują nasi klienci,
to mamy obszar prewencji i mamy obszar wsparcia wewnętrznego i obszar takiej interwencji zewnętrznej. Jeżeli chodzi o prewencję, to ja już wspomniałam, że nie zawsze jest możliwa, tak? Tam, gdzie mówimy o stresie, który wynika z przeładowania zadaniami, z relacjami w pracy, z brakiem zaufania, to jest wątek dla menadżerów, dla kultury organizacyjnej, w jaki sposób zarządzać ludźmi, żeby oni się czuli w pracy bezpiecznie. Z tym się mocno wiąże wątek well-beingu, edukacji o stresie, budowania tak zwanej odporności psychicznej, budowania kultur, w których się nie zawstydzamy, nie obwiniamy, tak? Czyli ten cały wątek no blame culture. To jest, bym powiedziała, narzędziówka zarządzania zasobami ludzkimi. Bardzo dużo firm już zrobiło pierwszy krok, bo wszystkie te programy well-beingowe, to żeby się ludzie dobrze czuli w pracy, żeby zadbać też o swoje ciało, to jest bardzo ważny wątek również dbania o zdrowie psychiczne. Chociaż tutaj muszę Wam powiedzieć, że takie małe ostrzeżenie, że jeżeli ktoś ma jakiś problem psychiczny, czy to jest depresja, czy to jest jakiś kryzys adaptacyjny, czy to jest żałoba, to te narzędzia związane z well-beingiem nie będą w ogóle do tej osoby dopasowane. Mało tego, te osoby mogą czuć taką presję społeczną, że ja powinienem tam iść, powinienem się socjalizować, powinienem się z tymi ludźmi spotkać, powinienem skorzystać z tej oferty, a ja nie mam siły, a tu trzeba jakąś energię z siebie wykrzesać, żeby ze znajomymi z pracy na rower iść. Więc czasami możemy zrobić może nie tyle krzywdę, co dodatkową presję na te osoby, które tak naprawdę najchętniej by poleżały w łóżku, odpoczęły, zjadły pizzę, znalazły jakiś sposób na to, żeby swoje baterie naładować, tak? Więc fajnie, że to jest, to, że się w ogóle mówi o well-beingu, to już jest jakaś otwarta droga do mówienia o poważniejszych problemach, ale bez tej presji, bez rywalizacji, bez chwalenia się, kto na jaką jogę chodzi i jaki rodzaj szpagatu już potrafi zrobić. To, co jest też ważne w zakresie tej edukacji i tego robimy naprawdę bardzo dużo, szczególnie w tych firmach, które się otwierają na temat, to są po prostu wykłady. Mówimy o wszystkim, bym powiedziała, chociaż staramy się mówić o tym, co jest ważne, czyli o stresie, o wypaleniu zawodowym, o odporności psychicznej, o tym, czym są choroby psychiczne, czym są zaburzenia, jak często się pojawiają. Bardzo ważnym wątkiem w organizacjach, jak się okazuje od kilku lat, kiedy prowadzimy te wykłady, są rzeczy związane z funkcjonowaniem w rodzinie. Często mówimy o cyklu życia w rodzinie, o tym, jakie trudności na różnych etapach swojego życia możemy doświadczyć, jak sobie z tym radzić, co się zmienia w rodzinie, jak się pojawiają dzieci, jak te dzieci dorastają, jak to się może przekładać na funkcjonowanie pracownika. Jak się czuje pracownik, który jest już w wieku, nie wiem, 50 plus i musi się swoimi rodzicami zajmować, czego on doświadcza, jak doświadcza konfrontacji z własną śmiercią. Więc psychoedukacja jest bardzo ważna, bo ludzie przede wszystkim odkrywają, że to, co się ze mną dzieje, to nie jest nic wyjątkowego, że inni też tak mają, że nie jestem też w tym wszystkim sam. To, czego uczymy i co jest też elementem z jednej strony psychoedukacji, a z drugiej strony już wsparcia, jest to, jak mamy się zachowywać w takich sytuacjach, kiedy odkryjemy, że ktoś rzeczywiście doświadcza czegoś. Po pierwsze, jak to rozpoznać, jak te osoby się zachowują, czy to jest kwestia związana z nastrojem, czy to jest kwestia związana z samooceną, czy to już jest taki problem, który jest powtarzalny i może być związany z jakimiś problemami, trudnościami osobowościowymi. Więc to się mieści w tym pakiecie psychoedukacyjnym, ale dalej jest pytanie, i co mam z tym zrobić, jak już o tym wiem. I tutaj muszę powiedzieć, że wielu naszych klientów, i za co im jestem bardzo wdzięczna, szczególnie tym pierwszym klientom, którzy śmiałe kroki w tej działce zrobili, postanowiło przeszkolić albo wszystkich, albo dużą część swoich menadżerów z tego, jak wspierać pracownika, u którego są jakieś widoczne objawy trudności psychicznych. I to były ważne decyzje, bo możecie sobie wyobrazić, że często w organizacjach jest niechęć do takich szkoleń, jakie wsparcie psychologiczne, będę miał dodatkowe obowiązki. I zdarzało mi się, że niektórzy uczestnicy szkoleń, jak to się ładnie mówi, oporowali i mówili prów mi, nie? Że udowodni mi, że w ogóle to się do czegokolwiek przyda. Wychodzili oczywiście potem
z wieloma refleksjami, umiejętnościami, a przede wszystkim pakietem narzędzi, jak ja mam rozmawiać z pracownikiem, co ja mogę mówić, czego nie powinienem, jak daleko moja pomoc może sięgać. Duże doświadczenie i moje szkoleniowe, ale też duża odwaga była ze strony na przykład ABB, które postanowiło wdrożyć ten projekt, szkoląc wszystkich swoich menadżerów. To były szkolenia obowiązkowe. I możecie sobie wyobrazić, że pracownikom, szczególnie menadżerom, których znalezienie całego dnia na szkolenie przychodzi z trudnością, to nie za bardzo się podobało, ale feedback jest taki z tych szkoleń, że to było jedno z ważniejszych szkoleń w moim życiu. Wszystko, czego się nauczyłem o tym, jak wspierać pracownika, dotyczy też mojego życia prywatnego, że to powinny być podstawowe kompetencje menadżerskie. W zasadzie, jeżeli robimy z kogoś lidera i go wysyłamy na ścieżkę rozwoju kompetencji liderskich, to tam gdzieś powinien być w pakiecie również zestaw kompetencji związanych z tym, jak rozmawiać z pracownikiem w kryzysie, gdzie są moje granice, gdzie są granice organizacji. Współpracujemy też od długiego czasu z Aeonem, który ma bardzo dużo różnych programów wspierających zdrowie psychiczne pracowników. To jest firma, która jest bardzo odważna i naprawdę jest jakby liderem w pomysłach, co jeszcze możemy zrobić, żeby ludzie mówili o tym, żeby zdjąć z tego tabu, i mają swoje różne programy i między innymi też szkolimy dla nich menadżerów z tego właśnie, jak prowadzić rozmowę z osobą w kryzysie. Bez względu na to, czy to jest depresja, czy ktoś ma żałobę, czy ktoś doświadczył wypadku, czy właśnie dostał telefon ze szpitala, że bliskiemu się coś stało, uczymy bardzo uniwersalnych zasad prowadzenia tych rozmów i też zadbania o siebie, bo jeżeli my jesteśmy pomagaczami i wspieramy innych, to w którymś momencie można powiedzieć, dobrze, to mnie za bardzo obciąża, czy ja nie idę za daleko z tym wsparciem, więc to też jest ważny wątek. To, co jest ważne też w tym wsparciu, to jest element wsparcia zespołu i sporo organizacji decyduje się na to, żeby uczyć swoich pracowników, jak wspierać osoby w kryzysie. Tutaj muszę powiedzieć, że robimy dosyć duży projekt ze State Street. Ja mówię o tych organizacjach i wymieniam ich nazwy, dlatego że to są firmy, które podzieliły się na naszych konferencjach albo gdzieś publicznie informacją o tym, że z nami współpracują, więc to nie jest tak, że ja tu jakieś zdradzam tajemnice, to wszystko już poszło public, bym powiedziała. Więc State Street na przykład robi bardzo duży projekt webinariów dla pracowników właśnie o wsparciu w różnych sytuacjach trudnych, łącznie z tym, jak rozmawiać z pracownikiem, który ma chorego onkologicznie w domu, tak? Albo sam doświadcza żałoby, jak rozmawiać o śmierci. To był też taki w epidemii, szczególnie na początku, temat, o który byliśmy pytani, no bo po tych wszystkich objawach, obrazach z Włoch, duży był strach, że może się to samo w Polsce podzielić, więc temat żałoby i tego, jak się opiekować z pracownikami, którzy potencjalnie mogą doświadczyć żałoby, też był jakby tematem takim gorącym. Więc to, że uczymy pracowników, nie tylko menadżerów tego, jak udzielać wsparcia, ma sens, dlatego że menadżer nie może za daleko iść we wsparciu emocjonalnym, to może mu utrudnić zarządzanie pracownikiem, więc ten etap, kiedy trzeba kogoś wspierać dłużej, być przy kimś obecnym, wysłuchać kogoś, jeżeli ktoś zaczyna swoją historię i potrzebuje, wiecie, kilkunastu minut wentylacji, to jest coś, czego może dostarczyć właśnie zespół. I ja muszę powiedzieć, że z jednej strony mnie to nie dziwi, a z drugiej strony taki ciągły smutek odczuwam, jak szkolę ludzi z tego, jak wspierać osoby w kryzysie, że wszyscy mamy takie pomysły, które de facto niezbyt dobrze służą, tak? Czyli weź się w garść, wszystko będzie dobrze, don't worry, nie myśl o tym, zajmij się czymś pozytywnym. Też z przykrością stwierdzam, że dużo tych projektów coachingowych, gdzie są jakieś autoafirmacje, jesteś silny, dasz sobie radę, one właśnie w tą stronę idą, która powoduje, że ludzie nie dostają realnego wsparcia w ogóle, tylko słyszą, aha, jestem z tym problemem sam, on nie wie, co zrobić, on nie wie, jak mi pomóc. I widzę na szkoleniach, a tak jak powiedziałam, robimy bardzo dużo tych szkoleń, że jak przedstawiam nawet tą listę rzeczy, których nie należy powiedzieć, to wszyscy czują takie lekkie zmieszanie i zawstydzenie, aha, bo ja tak mówię. I mam takie poczucie, że my trochę straciliśmy te kompetencje w uznawaniu czyjegoś stanu, tak? Że ja pozwalam komuś na przeżywanie.
że ja jestem obecny obok kogoś, a nie od razu przychodzę w tryb udzielania komuś rad albo robienia czegoś za kogoś. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to wsparcie peer-to-peer, koleżeńskie, to też jest istotny wątek, żeby całościowo podejść do tego wspierania, tak? Nie tylko, że menedżer potrafi przeprowadzić rozmowę, rozpoznać problem i uruchomić jakieś wsparcie dla tego pracownika, czyli w jakiś sposób elastyczny się nim zaopiekować, zmniejszyć mu czasowo liczbę zadań, czy tego typu rzeczy, które są w narzędziówce menedżera, to jest jedna rzecz, ale właśnie warto też jakby szkolić pracowników, żeby oni wiedzieli, w jaki sposób udzielać wsparcia swoim kolegom i koleżankom w kryzysie. Czasami to wsparcie polega na tym, że milczymy razem z nimi, tak? Więc tu nie chodzi o to, że mamy jakieś duże akcje, aktywności podejmować, ale ta obecność jest bardzo ważna. I zdarzają się oczywiście sytuacje, które przerastają i menadżerów, i współpracowników, i wtedy jakby jako organizacja, jako Mental Health Center służymy też swoimi ekspertami i robimy takie czasami krótkie, a czasami dłuższe interwencje w sytuacjach naprawdę trudnych dla pracowników, tak? Jak na przykład wraca do pracy rodzic, któremu zmarło dziecko. I zespoły bardzo często nie wiedzą, co powiedzieć, jak się zachować, czy mówić o swoich dzieciach. Sytuacje, w których umiera w sposób nagły jeden z pracowników, tak? Nie wiem, jest wypadek albo ktoś chorował, ale się nie leczył i nagle dostaje zawału. Czasami takie sytuacje mają miejsce też w firmie. I jeszcze zespół ratuje tego swojego współpracownika. I to może być sytuacja trudna, która przerośnie zespół albo spowoduje, że zaczynają myśleć, ale nie mówić o tym i każdy z nich coś przeżywa w samotności. Tak? Więc w takich sytuacjach często jest potrzebny ekspert, który powie, co się z wami dzieje, co się będzie z wami działo, jak o siebie zadbać, jak o siebie zadbać nawzajem. Bardzo często te nasze interwencje polegają na tym, że edukujemy i normalizujemy to, co się z ludźmi dzieje i nie pojawiają się tak zwane wtórne emocje, tak, że o Jezu, ja nie powinienem tego odczuwać, więc poza tym, że odczuwamy smutek czy złość, odczuwamy za chwilę winę i poczucie wstydu, że ja czuję te inne emocje. Więc te interwencje często służą temu, żeby tak złagodzić to, co przeżywamy i pokazać ścieżkę wyjścia, co możesz zrobić dla siebie, żeby poradzić sobie lepiej. Oczywiście, żeby takie interwencje zaistniały, bardzo często w firmie jest potrzebna wewnętrzna procedura, że w tej sytuacji poradzimy sami, a w tej sytuacji bezwzględnie trzeba dzwonić po jakieś wsparcie zewnętrzne. Mam takie poczucie, że tam, gdzie robiliśmy szkolenia i menedżerowie mają świadomość że swoich granic, tak, że ja więcej już nie zrobię, to mnie przerasta, ja nie potrafię tego załatwić, że tam chętniej do nas dzwonią i menedżerowie, i HR biznes partnerzy, bo po prostu wiedzą, że jeżeli coś jest za dużo dla nas, to lepiej nie popełnić błędu, tylko skorzystać z wiedzy eksperckiej. Ale też są sytuacje, w których pracownik nie poradzi sobie bez profesjonalnej pomocy. I w związku z tym, że pojawiła się pandemia i były takie zapytania od naszych klientów, kiedy uruchomicie linię wsparcia, to do naszego tego całego combo, do naszych wszystkich działań, które robimy w tym zakresie, dołączyliśmy też Mental Health Helpline i tam mamy w zasadzie bardzo szybką ścieżkę dotarcia do profesjonalnej psychoterapii i do konsultacji z psychoterapeutami, z interwentami, z coachem. Niektórzy też wolą tą wersję bezpieczną no, w związku z tabu albo z innych powodów. I widzimy, że to jest potrzebne, dlatego że nawet jeżeli firmy mają w swoich pakietach medycznych konsultacje psychologiczne, to wiemy, że to często jest odroczone w czasie, bo ten rynek pomocy psychologicznej jest, bym powiedziała, trochę zapchany, tak? Nawet jak idziemy prywatnie, to czasami czekamy 3 do 6 miesięcy. Teraz możemy sobie wyobrazić pracownika, który ma duży kryzys, spadła mu produktywność, menedżer bierze go na one-to-one, robi mu jakieś podsumowanie, jakiś plan naprawczy, a na koniec oby dowiedział się, że to jest związane z jakimiś problemami życiowymi i jeżeli ten pracownik dostanie trochę przestrzeni, jakiś elastyczny czas pracy, żeby on mógł chodzić na terapię i pokaże mu się tą ścieżkę, tak, że słuchaj, no, więcej nie zrobisz bez profesjonalnej pomocy i nawet jeżeli ten pracownik się zgodzi na to, że podejmie jakieś kroki w stronę szukania psychoterapii dla siebie, to może się zderzyć z tym, że na rynku nie będzie miał za bardzo gdzie pójść. Dlatego stworzyliśmy taki
produkt, czyli naszą Mental Health Helpline, gdzie w ciągu 48 godzin można się umówić już na konsultację z psychoterapeutą. Jeżeli to jest coś, co wymaga dłuższej współpracy, to jest oczywiście komunikowane po wstępnej diagnozie, ale przede wszystkim to, że to jest szybkie, że nie dzwonimy do tajemniczego konsultanta, ale jesteśmy osobami nieanonimowymi. Można się czegoś dowiedzieć o naszych konsultantach, można sobie wybrać, do kogo się zwracamy, bo to w zasadzie działa jak przychodnia online. To powoduje, że rzeczywiście, i to zauważamy w statystykach na naszej linii, że pracownicy, którzy mają wykupione większe pakiety godzin, rzeczywiście z nich korzystają. Znaczy tam, gdzie firmy udostępniają swoim pracownikom tego typu wsparcie, na które pracownik może liczyć przez dłuższy okres czasu, ci ludzie chętniej z tego korzystają. I po wykorzystaniu nawet tej puli godzin, która jest zagwarantowana przez organizację, mają też możliwość potem kontaktu z tymi psychoterapeutami już w ramach własnego finansowania, ale zostają cały czas w tej samej relacji z tym samym terapeutą. I to ludzi bardzo przekonuje, bo czasami ten pierwszy krok jest trudny, ludzie nie widzą korzyści, nie wiedzą, czy warto w to inwestować, więc pokazanie im tej ścieżki, a przede wszystkim ten skrócony czas dostępu do długoterminowego wsparcia się dla pracowników bardzo liczy. Więc jakby tak podsumowując, bo chciałam Wam teraz dać trochę przestrzeni na zadawanie pytań. To, co się składa na cały proces wsparcia psychologicznego, zaczyna się oczywiście od tego, jak my tymi ludźmi zarządzamy i czy tam jest przestrzeń na integrację, na zaufanie, na taką kulturę bez obwiniania, na budowanie takiej relacji, która jest oparta na tym, że ja mogę się do swojej słabości przyznać, do swojej wrażliwości, do swojego kryzysu. To jest ten etap, który bardzo zależy od menadżerów i od kultury organizacyjnej. To, że kolejna rzecz, edukujemy tych pracowników i mówimy im o zdrowiu psychicznym w przystępny sposób, bo to też się liczy, w bardzo praktyczny sposób, od razu też pokazując, jakie są uniwersalne rozwiązania. Szkolimy menadżerów z tego, jak się zachować, kiedy ten kryzys wypłynie, kiedy pracownik przyjdzie i się przyzna do czegoś, ale też kiedy pracownik ma objawy i my mamy wątpliwości, co ja mam dalej z tym zrobić, jak podejść do tego pracownika, jak nawiązać rozmowę, jak mu pomóc, zrobić jakiś plan działania i jak go w tym wspierać. Do tego dołącza wsparcie pracowników, czyli peer-to-peer, i działania już pomocowe, kiedy potrzebny jest ekspert, czyli tam, gdzie robimy interwencje w sytuacjach trudnych i tam, gdzie ktoś ma jakby przewlekły problem, również jesteśmy w stanie zaopiekować się Państwa pracownikami na naszej linii wsparcia. I jak my to ładnie nazywamy u siebie w Diversity Hub, mamy takie combo i widzimy, że to się sprawdza, szczególnie właśnie u tych naszych klientów, którzy się zdecydowali przede wszystkim na szkolenia, bo to jest chyba ten najmocniejszy wątek, który najbardziej porusza i daje pracownikom konkretne narzędzia do tego, jak mam działać, tak? Daje im odwagę do tego, żeby o tym w pracy mówić. Mamy chwilę teraz, proszę Państwa, i do wykorzystania czat, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam teraz do zadawania pytań na czacie, ponieważ w tej grupie wydaje mi się, że możliwe, że nawet nie będzie dużego chaosu, jeżeli ktoś ma ochotę się odmiutować i zadać pytanie, to też zapraszam teraz do zadawania pytań. Dwie wersje możemy dzisiaj dopuścić. Dzięki, Ania. Och, uniwersytety to jest specyficzne środowisko pracy, więc myślę, że tam dużo by było do zrobienia. Tak, po pierwsze, Aniu, odpowiem na Twoje pytanie, bo byłaś szybsza, od Pani Agaty. Tak, nagrywamy dzisiejszy webinar i go udostępnimy, także będziecie powiadomieni gdzieś tam na socjalach. Trzeba mieć jakieś szczególne uprawnienia do interwencji kryzysowej. Więc w Polsce to wygląda tak, że nie ma ustawy o zawodzie psychologa, w związku z tym
czy trzeba mieć uprawnienia, to powiem, że nie trzeba, ale wypadałoby, dlatego że interwencja kryzysowa jest dosyć trudnym zadaniem, dlatego że mierzymy się z doświadczeniami osób, które są na świeżo w jakiejś sytuacji, które bardzo często są niestabilne emocjonalnie. I tutaj te techniki, których uczymy się, czy to na psychologii, czy na psychoterapii, mogą się nie sprawdzić. Bo jednak możemy sobie wyobrazić taką różnicę podstawową, że jeżeli ktoś się umawia na psychoterapię, to jest osoba, która pewnie bardzo długo wcześniej o tym myślała, szukała jakichś informacji w internecie, czytała jakieś poradniki popularne, popularno-naukowe, jakoś chciała sobie sama pomóc. W końcu pomyślała, a może jakiś ekspert, to szuka referencji, być może szuka wiedzy o różnych podejściach w psychoterapii. I zanim się ona umówi do tego psychoterapeuty, to ona po pierwsze już funkcjonuje jakiś czas, więc ma jakieś swoje techniki radzenia sobie. Być może nieskuteczne, ale jednak ma. A z drugiej strony, no jednak te wszystkie działania, że ją muszę zadzwonić, przyjść, powodują, że te osoby są w innym stanie emocjonalnym, jak przychodzą na psychoterapię. A interwencja w kryzysie często polega na tym, że jakby jesteśmy na pierwszej linii frontu z osobą, która jest naprawdę zdestabilizowana emocjonalnie, więc tutaj jak najbardziej, ja bardzo lubię współpracować z osobami, które mają też tego typu doświadczenie, tego typu wykształcenie i uprawnienia. Ale jeżeli chodzi o wsparcie w firmie, to wy tam nie robicie czegoś, co się nazywa interwencją kryzysową, nazywa się to po prostu pierwszą pomocą psychologiczną, czy wsparciem w kryzysie. I to są umiejętności, które każdy z nas jakby może posiąść. My się szczególnie tutaj odwołujemy do takich procedur, które stworzyli Amerykanie do uczenia interwencji, czy wsparcia w kryzysie, nie psychologów. Więc to są w miarę uproszczone procedury. One były stworzone po ataku 11 września dla strażaków, policjantów, lekarzy, żeby tworzyć system wsparcia w mniejszych społecznościach, bo wiecie, tam mają różne strzelaniny, katastrofy naturalne, jakieś huragany, jakieś tornada, jakieś powodzie i oni mają tam bardzo dużo takich masowych zdarzeń, więc spopularyzowano ten temat i my w ten sposób szkolimy, że żeby kogoś wspierać w kryzysie, nie trzeba być też profesjonalistą, ale sama interwencja kryzysowa jest rzeczywiście taką poważną specjalizacją w psychologii. Jakie działania może podjąć firma, by zachęcać pracowników do korzystania z takich programów? Mamy wdrożony program Mental Health Matters i są tam różne opcje, łącznie właśnie z możliwością korzystania z firmy zewnętrznej, ale jakie działania promujące warto podejmować, by ludzie się nie bali korzystać? Wydaje mi się, że dużo organizacji podejmuje w ogóle takie działania, które polegają na sukcesywnym podnoszeniu świadomości pracowników, czyli bardzo się sprawdzają webinary, fajnie gdyby to było robione cyklicznie. Ja widzę, że tam, gdzie jest to robione raz w roku, potem się o tym temacie zapomina, więc ja sugeruję jednak klientom, że lepiej zrobić coś mniejszego, tak? Nie duży event raz w roku, że raz w roku to my mówimy o mental health, ale żeby ludzie mieli raz w miesiącu jakieś ciekawe wydarzenie, ono może być krótkie, ale jednak to, że trzeba tych ludzi poinformować, zapisać, potem może jakiś follow-up do nich wysłać pod tym wydarzeniem, powoduje, że jest jakiś dłuższy czas, kiedy o tym mówimy, tak? Nie wiem, tydzień albo dwa tygodnie, a będzie wykład, a można się zapisać na ten wykład, a co po wykładzie, potem ludzie o tym rozmawiają i wtedy w tej firmie trochę się żyje tym zdrowiem psychicznym, przestaje to być takim tabu, bo istnieje w świadomości, więc takie działania. Też ja wiem, że te linie employer assistance polegają często na tym, że dzwonimy do anonimowych konsultantów, a jednak pomoc psychologiczna bardzo się opiera na relacji. Na tym, do kogo ja dzwonię, na tym, że ja widzę tą osobę, że jest ten feedback niewerbalny online na przykład. I często, żeby rozwiązać jakiś problem, który wymaga dłuższej relacji, zadzwonienie do jakiegoś anonimowego konsultanta w ogóle nie ma sensu dla tych ludzi, tak? To ja sobie pogadam z jakimś konsultantem przez pół godziny, ale on mi powie, proszę iść na psychoterapię i ja muszę kolejnej osobie od nowa o swoim problemie opowiadać, więc my też od tej strony to przemyśleliśmy, że to nie może być taka linia telefoniczna wsparcia, że ktoś dzwoni zupełnie anonimowo, przepraszam, ale żeby ten kontakt od razu z pracownikiem budować. Ale muszę powiedzieć, że na całym świecie, jeżeli macie niskie wskaźniki korzystania z tych programów Employer Assistance,
to wszędzie na świecie jest tak, że tylko 5% pracowników z tego korzysta. W naszej linii wsparcia jest tak, że no niestety nie możemy jeszcze przytoczyć jakichś dużych statystyk, bo za krótko to działa, natomiast finansowo jest to tak zorganizowane, że firma wykupuje pakiety godzin. W związku z tym płaci się za, można powiedzieć, za wykorzystane konsultacje. Nie mamy tego jakoś ryczałtem od każdego pracownika, więc jest to jakieś zabezpieczenie dla organizacji, że no niekoniecznie płacimy za coś, co nie jest wykorzystywane. Mnie ciekawi pierwszy krok, czyli jak w ogóle zacząć rozmawiać z menedżerami wyższego szczebla, żeby pójść dalej, żeby w ogóle zainicjować temat interwencji kryzysowych dla pracowników. Znaczy to, co się u nas sprawdziło, to są po prostu takie szkolenia wstępne. Z tego, co ja wiem, bo też jakby taki background mam, że jestem psychologiem społecznym, więc się wpływem społecznym, perswazją, komunikacją zajmowałam. To oczywiście jest mówienie o wsparciu psychologicznym językiem, który dociera do odbiorcy. To, co bardzo przekonuje, są oczywiście statystyki, ale też konsekwencje związane z tym, że pracownik jest niezaopiekowany. Tak? Co się dzieje z zespołem, który obserwuje pracownika, który ma kryzys, tak? Że oni się zaczynają tej osoby też dystansować, że z nią nie rozmawiają, że ona zaczyna być izolowana, zaczyna się plotkowanie, które może doprowadzić do jakichś konfliktów. I nawet jeżeli ja nie przytoczę statystyk, ale opowiem o takiej ścieżce, to wielu menadżerów miało już z takimi sytuacjami doświadczenie i oni wiedzą, ile to energii zużywa, żeby takie konflikty rozwiązywać. A gdzieś na początku może być niezdefiniowany problem w życiu prywatnym tego pracownika. I nie chodzi oczywiście o to, żeby przekraczać granice i się zajmować czyimś życiem prywatnym, ale żeby zrozumieć, że zachowania tej osoby mogą być spowodowane jakimś problemem, który nie wynika z pracy i co ja mogę zrobić w ramach zarządzania tym pracownikiem, żeby on miał czas, przestrzeń i żeby poczuł ulgę, że on za chwilę nie straci pracy i nie będzie miał kolejnego stresora w swoim życiu. Więc z tego, co ja widzę, jakby jest cała pula argumentów, które do zarządów przemawiają. W wspomnianej tutaj przeze mnie firmie ABB, pozdrawiam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś z ABB dzisiaj jest, zrobiliśmy najpierw pilotaż, po prostu w pierwszych szkoleniach brały udział wybrane osoby, HR, biznes partnerzy i menedżerowie wyższych szczebli, żeby jakby pokazać im, co robimy i jaką to ma wartość. I po tych szkoleniach pilotażowych podjęto decyzję o tym, żeby wprowadzić ten program jako obowiązkowy. Więc to też jest jakaś ścieżka, żeby spróbować przekonać zarządy do takich programów. Czy w korporacjach, dla których pracujecie, dostarczacie wsparcie tylko dla polskich oddziałów, czy też programy realizowane są globalnie po angielsku? Mamy korporacje międzynarodowe, które mają w kilkudziesięciu nawet krajach swoje oddziały i nasi konsultanci też służą wsparciem psychologicznym, psychoterapią po angielsku i szkolimy również po angielsku. Czy wprowadzenie wewnętrznej procedury wsparcia jest rekomendowane, czy jest konieczne? Czy to jest narzędzie raczej formalne, czy narzędzie, które daje również poczucie bezpieczeństwa? Bardzo dziękuję za to pytanie. I powiem tak, historycznie rzecz biorąc, o moją historię się oprę. Ja, jak powiedziałam, pracuję dla ochrony zdrowia. Ratownictwo, medycyna opiera się na procedurach. I te procedury nie są tylko po to, żeby ludzie uniknęli błędu, żeby coś było opisane w taki sposób, że łatwo to jest zrealizować, ale procedura jest też czymś, co chroni osobę, która podejmuje decyzję. Czyli ja, jeżeli wiem, że mam ABCDE do zrobienia, to ja się już nie muszę nad tym zastanawiać, nie mam dylematu decyzyjnego, ale nie mam też potem takiego dysonansu i poczucia winy, że czegoś nie zrobiłem, a może trzeba było to, a może trzeba było tamto, a gdybym zrobił inaczej, a może trzeba było coś z tą osobą zrobić, tak? I w momencie, kiedy jest procedura, i menedżer jest do tego przygotowany, że jak dzieje się coś w moim zespole, to ja w pierwszej kolejności mam zadzwonić do HR biznes partnera. Jeżeli mój pracownik doświadcza żałoby, to ja w pierwszej kolejności no, kontaktuję się z tym pracownikiem, potem się kontaktuję z zespołem, potem musi być jakaś komunikacja globalna zrobiona w organizacji i jakby nie ma tego dylematu, tak? Nie ma tych kilku dni czasami zawieszenia, co ja mam z tym zrobić,
to bardzo chroni menadżerów, bo takie sytuacje może się zdarzają rzadko, ale to są jedne z tych, które się bardzo długo pamięta i grożą one takim ryzykiem właśnie obwiniania się za to, że czegoś nie zrobiłem. Też czasami dzwonią do mnie dziewczyny z, zazwyczaj dziewczyny, kobiety z HR-ów i mówią: Gosia, mamy problem, bo jesteśmy już na granicy być może zwolnienia tego menadżera, ale tak sobie pomyślałam, że wiesz, może coś się dzieje u niego w życiu prywatnym, to powiedz mi jakby, jak ja mam wrócić do tej rozmowy z nim, bo może on potrzebuje wsparcia, a niekoniecznie kary w postaci zwalniania. Więc tak, uważam, że procedury są konieczne, one przyspieszają proces decyzyjny, ale też widzę, jak menedżerowie, jak mają coś w ręku, tak, że mają coś w punktach napisane, jakie są kolejne kroki, to oni też mają większą siłę, pewność i przekazując informacje ludziom, prowadząc rozmowy, oni mogą też być dla nich wsparciem, a on wie, co robi, widać po nim to przekonanie. Oczywiście to nie znaczy, że menedżer ma się tak zachowywać, tak, to chodzi o to, że to ułatwia, ale jeżeli ktoś nie ma energii, nie chce się z czymś zmierzyć, to oczywiście nie musi tego robić sam, może to na kogoś zdelegować, ale odpowiedź na pytanie jest taka, zalecam, żeby były procedury. Gdzie można zdobyć wiedzę na temat rozsądnego zachowania się wobec współpracownika, który może być w kryzysie psychicznym, nie radzi sobie z emocjami, co bardzo przeszkadza jemu i innym w pracy? No, ja mogę powiedzieć, Aniu, u nas możecie zdobyć tą wiedzę, bo my właśnie z tego robimy szkolenia. Jeżeli chodzi o to, co jest na rynku dostępne, to ja muszę powiedzieć, że ja nie widzę aż takiej dużej konkurencji, może kilka firm zajmuje się takimi wątkami dotyczącymi szkoleń z pierwszej pomocy psychologicznej, ale na dzień dzisiejszy my jesteśmy no, pionierem na rynku, bym tak powiedziała. A to, czego my uczymy i co w ogóle się składa na wiedzę z takiego wsparcia psychologicznego i interwencji, to jest naprawdę dosyć duża wiedza, którą się jakby czerpie i z biologii, i z medycyny, i z psychoterapii, i z psychotraumatologii, i z również różnych technik stabilizacji emocjonalnej, więc to jest taka wiedza, która jest dosyć eklektyczna, bym powiedziała, tak. Nie jest tak łatwo się przeszkolić z tego. Ja też widzę po swoich koleżankach, które wcześniej się zajmowały psychoterapią, a chcą się specjalizować w interwencji, że nawet to przełączenie się z długoterminowego wsparcia na takie wspieranie kogoś w kryzysie, żeby tą osobę być tak zebrać, pokazać jej, masz energię, masz kompetencje, masz ludzi, po których możesz sięgnąć, tak? Jestem przy tobie, więc razem sobie z tym poradzimy. To jest dla wielu psychoterapeutów nowość, tak? Oni jakby potrzebują czasu, żeby się na to przełączyć. Stąd bardzo często się zaleca, jeżeli szkolimy, na przykład są takie projekty Mental Health Champion albo Mental Health First Aider, tak? Ja zalecam, żeby szkolić wszystkich pracowników ze wsparcia, tak? Niech to będą krótkie szkolenia, ale żeby każdy wiedział, jak się zachować, bo nigdy nie wiadomo, do kogo podejdzie człowiek i powie, wiesz co, moje dziecko jest bardzo chore, no i wtedy jak mamy zareagować. Więc ja jestem za tym, żeby szkolić wszystkich, ale są organizacje, które decydują się na to, żeby tworzyć taki projekt w mniejszych grupach właśnie osób do pierwszej pomocy psychologicznej. I my też takimi programami się zajmujemy i na to się zbiera bardzo dużo różnych kompetencji i nawet przy rekrutacji do tych projektów zaleca się, żeby to nie były osoby z backgroundem psychoterapeutycznym. I to nie są moje wymysły, to są wymysły ekspertów z różnych innych krajów, gdzie więcej tych projektów było. Nie wiem, czy Ci, Aniu, odpowiedziałam na Twoje pytanie. Jak chcesz się uczyć, to zapraszam do mnie. Również chciałabym zapytać o dostarczenie wsparcia w języku angielskim, warsztaty, pigułki, wiedzy dla menedżerów, ewentualnie interwencje. Pani Magdo, tak jak powiedziałam, zapraszamy do nas. Ja już tu nie będę dawała namiarów na siebie, możecie znaleźć stronę Diversity Hub w internecie i zachęcam do kontaktu. I obiecuję, że wszyscy dzisiejsi uczestnicy spotkania dostaną też od nas ofertę, więc będziecie wiedzieli, taki follow-up Wam zrobimy, czym się zajmujemy i jaka jest tematyka w ogóle tych szkoleń, naszych webinarów. Czy szkolenie z aspektów prewencji, zasad wsparcia wewnętrznego może być przeprowadzone w formie webinar? Tak, jeżeli chodzi o prewencję, to oczywiście psychoedukacja, świadomość, rozpoznawanie to są rzeczy, które się nadają na webinar, natomiast to jak wspierać, dlaczego wspierać, gdzie są moje granice, jak się zachować, jakich słów używać. Ja zalecam, żeby to były jednak warsztaty.
My w tej chwili robimy te warsztaty online. Jak wiecie, każdy, kto się zajmuje miękkimi kompetencjami, może mieć na początku takie poczucie, że będzie jakaś duża strata w procesie, w szkoleniu online, ale ja praktycznie w każdym tygodniu w ostatnim czasie mam jakieś szkolenia z tej tematyki i widzę, że to dobrze się sprawdza, tak? Że uczestnicy się angażują, opowiadają o swoich prywatnych historiach, dzielą się swoimi historiami zawodowymi z różnych sytuacji trudnych i po prostu no, uczymy się tych kompetencji na przypadkach, tak? Czyli przygotowujemy plany na konkretne wydarzenia, więc ja zalecam jednak, żeby to szkolenie ze wsparcia peer-to-peer również było w tej formie, tak? Nie wykładowej. To nie muszą być duże sety, ale jednak zalecam szkolenie. Czy jeszcze jakieś pytania od Państwa? Jeżeli nie ma pytań, to po pierwsze bardzo dziękuję za te wszystkie pytania. Rzeczywiście dzięki tym pytaniom uzupełniłam to, czego nie zdążyłam powiedzieć w trakcie mojej części. Polecamy się. Zapraszam do kontaktu i przede wszystkim życzę Wam miłego tygodnia. I to tygodnia z długim weekendem, więc jest okazja, żeby naładować baterie, co jak wszystkim powtarzam, w tych trudnych czasach, kiedy musimy się adaptować do tak wielu zmian i w takiej dużej niepewności potrzebujemy. Więc życzę miłego dnia dzisiaj. Dziękuję wszystkim uczestnikom.